Betlejemskie światełko pokoju przywieźli do Opatowa harcerze z miejscowego chówca Związku Harcerstwa Polskiego. W niedzielę przekazali ogień z groty Narodzenia Pana Jezusa parafii pod wezwaniem świętego Marcina, a w poniedziałek burmistrzowi Grzegorzowi Gajewskiemu. Opatowscy harcerze, symbol nadziei i pokoju między narodami, przywożą do Opatowa już od kilkunastu lat. Światełko odbierali nawet w Wiedniu. Odbieranie światełka betlejemskiego przez wszystkich skautów Europy odbywa się w Wiedniu. Skauci austriaccy, stało się to już wieloletnią tradycją, przywożą to światełko samolotem prosto z groty narodzin Jezusa z Betlejem. I tam co roku w innym kościele wyznaniowym, czyli raz w prawosławnym, raz w rzymskokatolickim, odbywa się przekazanie tego światełka. Tam też reprezentacja naszego chówca dwukrotnie była w Wiedniu. Ze względu na pandemię przez ostatnie dwa lata skromna delegacja opatowskich strażników światła odbierała ogień w Kielcach. W tym roku udało nam się, pojechała grupa harcerzy, niezbyt duża, ale było nas kilkadziesiąt osób. Głównie to, można powiedzieć, drużyny, które powstają na nowo, czyli przy Szkole Podstawowej nr 2 drużyna Zuchowa i również przy Kościele Przeskoli powstaje drużyna harcerska i to przedstawiciele tych drużyn, ale i nie tylko. Byli z nami w Zakopanem, tam nocowaliśmy. Potem światełko było odbierane w Popradzie, ale ze względu na warunki atmosferyczne nie było to możliwe przejechać przez góry, ale i tak wspięliśmy się dość wysoko, bo na obok Łysej Polany na schronisku Głodówka w Tatrach w tą śnieżycę była msza polowa, tak można powiedzieć, w kapliczce na zewnątrz i tam odpalaliśmy betlejemskie światło pokoju, które trafiło do Opatowa. Wyjazd po światełko betlejemskie to dla harcerzy i zuchów nagroda za całoroczną pracę. Truch Binczak wspomniał, że osobiście wraz z grupą harcerzy przekazywał światełko prezydentom Rzeczypospolitej. Traktował to jako dużego kalibru wyróżnienie. W poniedziałkowe przedpołudnie delegacja harcerzy z komendantem Binczakiem przekazała światełko wędrujące w tym roku pod hasłem Światło dla Ciebie burmistrzom Opatowa Grzegorzowi Gajewskiemu i Marcinowi Słapkowi. Samorządowcy przyjęli szczególny dar i podkreślili bardzo dobrą pracę opatowskiego chówca. Chówiec ten opatowski bardzo prężnie działa pod wodzą tutaj pana komendanta Dariusza Binczaka od wielu, wielu lat. Pan komendant wspólnie ze swoimi współpracownikami dba bardzo mocno o to, żeby ten ruch harcerski nie zaginął. To jest piękne, dlatego że harcerze, każdy z nas chyba był harcerzem. W naszym pokoleniu to było bardzo, bardzo modne i niebycie harcerzem było taką dyskwalifikacją, można powiedzieć, społeczną czy w gronie rówieśników. Potem wskutek tych przemian pewnie społecznych lat 90. ten ruch zaginął i tym bardziej trzeba się cieszyć, że w Opatowie trwa i bardzo prężnie się rozwija. Burmistrz Gajski powiedział, że ogień będzie można odpalić w holu budynku magistratu. Światełko betlejemskie tutaj za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy. Od jutra będziemy dystrybuować też wśród mieszkańców, czyli każdy z mieszkańców, kto będzie chciał zabrać to światełko do domu, będzie mógł sobie na dole tutaj w holu zapalić swoją, tak powiem, świecę i zabrać ten kaganek do siebie. Piękny zwyczaj, bardzo serdecznie dziękuję i panu komendantowi Dariuszowi Binczakowi i wszystkim harcerzom, całemu ruchowi harcerskiemu z Opatowa za to, że tę tradycję kultywują i że co roku pamiętają o tym, żeby to światełko do burmistrza przynieść. Oprócz podziękowań i świątecznych życzeń dla harcerzy, władze gminy ofiarowały im kalendarze na nadchodzący rok. Z Opatowa dla STV Info Jerzy Strzyż.